Już za chwilę święta Bożego Narodzenia. Czas spotkań rodzinnych, prezentów, ale również czas dzielenia się dobrem. W tym duchu właśnie rozpoczęła się akcja zapełnienia lodówek społecznych dla potrzebujących w gminie Milicz. Dziękujemy Ptasiej Osadzie za przekazanie 100 pakietów żywnościowych oraz wolontariuszom z klasy gastronomicznej zespołu szkół i ludziom dobrej woli uzupełniającym lodówki z własnych zasobów. Nie zapominajmy o najuboższych i potrzebujących wsparcia, zwłaszcza w tym okresie czasu. 100 porcji zupy rybnej i 100 porcji łazanek zostało przekazanych do naszych lodówek społecznych z Ptasiej Osady z Joachimówki. Była to inicjatywa właścicieli państwa Agnieszki i Sławomira Mazurków, aby przekazać tutaj te potrawy do naszych lodówek społecznych. Bardzo serdecznie dziękujemy w imieniu podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej, w imieniu tych najuboższych mieszkańców naszej gminy. Te potrawy zostały rozlokowane przez załogę Ptasiej Osady, której również dziękujemy za przygotowanie tych potraw do naszych lodówek społecznych, czyli do lodówki przy Zespole Szkół Zawodowych przy ulicy Trzewnickiej, do lodówki przy Milickiej Fali oraz do lodówki przy Szkole Podstawowej nr 1 w Miliczu. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu Mazurkom oraz całej załodze Ptasiej Osady za to, że w tym trudnym czasie mroźnej zimy pomogą naszych podopiecznych, naszych najuboższych mieszkańców naszej gminy.